Lol. Witajcie z... O, z polecenia. Nie, to złe społo. Z opinii panny Marii. Tak. Z jej opinii wynikało, iż następny odcinek ma być lanem lub kajem. Więc pomyślałem, że zrobię to tak, że dzisiaj nagram lanem idealną dla niego misję i dla Kaja też wybiorę idealną misję. Dzisiaj będzie lightowo, następny odcinek będzie totalnie przesrany, bo będę przechodził 8-osobowy raid w pojedynkę. No ale cóż, taki jest sens tej serii. Więc tak, jeszcze zanim o... To znaczy nie, dobra, najpierw powiemy o liście. To jest tak, insta, którą dzisiaj będziemy przechodzić, jest w sumie wcześniej niż insta, którą ostatnio przechodziłem i nazywa się ona Friends. I dlaczego ją lubię? Otóż jest w moim ulubionym, po prostu ukochanym trybie zwanym survival. Tak, to jest jedna z tych ukochanych misji, w której trzeba się bronić przed falami wrogów i wychodzi to dla lana po prostu niesamowicie, jako dla szybkiego i dynamicznego DPS-a. I teraz tak, o lanie. Tak jak tu widać i było napisane poniżej pierwszego epizodu oraz jak wcześniej mówiłem, posługuje się on podwójnymi mieczami lub podwójnymi włóczniami. I ja właśnie mam teraz włócznie, chociaż może tak tego nie widać akurat teraz, ale to są włócznie. I tak, dla osób, które grają, nie patrzcie na to, że mam ekwipunek 16 levela. Naprawdę, nie patrzcie. To jest nieważne. To tak, tak, ja mam włócznie i buduję się pod włócznie i pakuję we wszystko, co tylko jest możliwe. I tak, i to by było chyba na tyle. Wiem, że o czymś zapomniałem powiedzieć, ale nie pamiętam o czym, więc może mi się nasunie później. Więc tak, start, tak. To jest jedyna możliwa i logiczny, jeden możliwy i logiczny wybór, że, ale mi się dzisiaj wszystko wali. I tak, to jest moja... What the fuck? Moja aktualnie postać z najwyższym levelem z mojego konta, czyli 41. Biorąc pod uwagę to, ile jest expa za jedną instancję, to można by taki level spokojnie nabić w jeden dzień, ale oczywiście mi się nie chce. Znaczy, nie, nie to, że się nie chce, po prostu wolę czerpać przyjemność z gry, niż w nią maniaczyć i zarywać nocki i takie tam różne inne głupie po prostu rzeczy idiotyczne dla mnie. No, gin. Gincie. I teraz tak, jak zapewne widzieliście, to skilli do podwójnych włóczni jest o wiele, wiele, wiele mniej niż do podwójnych mieczy, ale można śmiało powiedzieć, że skille, które są podstawowe w włóczni, zupełnie rekompensują te, które są jakby użyte jako dodatkowe w mieczu. To jest to po prostu totalna rekompensacja. Wiem! Przypomniało mi się. Właśnie, dla osób, które grają i mają słabe kompy, options. Polecam zmienić w ustawieniach graficznych z DirectX 9 na 8. Nie wiem, czy wam to zadziała, ale mi zadziałało, dodając prawie dwukrotnie FPS-ów. Może dlatego, że na 9 jest więcej efektów graficznych, między innymi pada śnieg i nie jest aż tak, jakby to powiedzieć, komiksowa grafika, tylko jakby z większym dodatkiem shaderów i... detali, o. Dobra, i teraz zaczyna się moja ulubiona część o lanie. Jako wojownik może brać wszystko i wszystko niszczyć. Tak, i teraz tu wchodzi moja ulubiona rzecz z całej gry, czyli drogowskaz. Tylko czekajcie chwilę, wezmę to, zaraz go znajdę i wam pokażę jego moc. To teraz tak, dla porównania. Miecz zadaje jakieś 162 obrażenia, jak tam było widoczne, a teraz podniosę drogowskaz i ich uderzę raz. 1100. Trzech od razu padło. Tu mamy jeszcze kolejny, to znaczy to już nie drogowskaz, ale coś pochodnego. I na przykład właśnie to jest piękne w tej grze, interakcje z otoczeniem i z samymi mobkami. I teraz właśnie, o! I na przykład możemy lanem jeszcze coś takiego robić, co Eevee już nie mogliśmy. Ło! No, oczywiście coś się zapadło pod ziemię, ale to już... Nieważne. I teraz... Nie, teraz nie, teraz wam tego nie pokażę, zostawię to na... A, chodźcie, dobra.
To jest obecnie najszybszy skill chyba na lanie do wykorzystania. Idealnie to się komponuje z jednym skillem do SP zwanym Slashing High, gdyż to zużywa bardzo dużo staminy w bardzo krótkim czasie. A skill Slashing High, który macie o tło w tym miejscu do wyboru, po prostu niweluje zużywanie staminy, tylko że to trochę trzeba jednak nabić tych punktów SP. I tak, co by tu jeszcze powiedzieć? W sumie jeśli chodzi o samą interakcję z tymi mobkami wrogimi, to można tam kilka tych rzeczy z nimi robić, między innymi bicie, pięścią po twarzy, zazwyczaj po trzech się wykańczają, co tam jeszcze? Łamać szyję, rzucać o ściany, gnieść w krocze i takie różne inne ciekawe rzeczy. Tak, jeśli chodzi o interakcję z otoczeniem, to na Eevee tego nie pokazałem, ale tu praktycznie wszystko można podnosić, co jest logicznych rozmiarów do podniesienia. Tego. O, i to jest kolejny skill z tamtej listy, to jest Twin Spear Moon Splitter, czy jakoś tak. I co jest tutaj też dobre, to jest to, iż ten atak ma auto-target ustawiony domyślnie, co jest bardzo przydatne. Akurat w tym skillu, bo na przykład jak ktoś zachodzi ci od tyłu, to automatycznie z kimś się przestawia na tą bliższą osobę. Zresztą tutaj idealnie to widać w tym momencie. Nadbiega ktoś z lewej lub z prawej, idealnie się przestawia wtedy lan z włóczniami. No i tak to wygląda, to tam trzeba zabić w tej iście... O, właśnie. Trzeba zabić w tej iście 100 glonów i bossa. 100 gnolów i bossa. Na przykład dlaczego jeszcze lana lubię, bo on podczas... od skoku zadaje obrażenia i to jest naprawdę bardzo przydatne, jak się walczy w pojedynkę z o niebo silniejszymi bossami. Na przykład ostatnio walczyłem sobie z Rampage'em jako osoba, która praktycznie totalnie nie używa potek. Miałem przez większość bitwy 1 HP i ciągle właśnie z tymi odskokami krążyłem wokół niego i zabierałem mu HP i w końcu ostatecznie wygrałem z marnymi 5 HP. Ale zrobiłem to za czwartym razem. No. Nie pytajcie mnie, dlaczego nie używam potek, skoro mam ich jakieś 165 ekwipunki plus jeszcze jakieś dodatkowe. O, właśnie, a propos potek, ciekawa rzecz. W tej grze są dosyć często organizowane różne eventy i zazwyczaj... Cicho. Zazwyczaj pośrednią nagrodą... Znaczy pośrednią, poboczną nazwijmy to, bo to jest złe określenie. Poboczną nagrodą są takie coś jakby potiony. Coś na ten wzór, takie potki i jak długo w tą grę gram, to zawsze to były czekolady. Na walentynki czekolady, na Boże Narodzenie czekolady z wizerunkami bohaterów. Co tam jeszcze było? Ale nie pamiętam, ale już pamiętam, że zawsze to były czekolady. Nieważne jaki event, zawsze dawali czekolady. Tak jakby to była jakaś sugestia. Jak ja się to kocham tak z bossem robić. Właśnie, a propos następnego odcinka, bo patrzę, że już ten się powoli kończy z uwagi, że boss traci całe HP praktycznie. To następnym odcinek to będę grał Kajem w bitwie, to jest Red Ruins. To jest bitwa bodajże na domyślnie na 17 level, ale nikt z 17 levelem tego nie przejdzie. Zwłaszcza sam. I jest to 8-osobowy raid i to jest w sumie można nazwać to poprawką decydującej bitwy, bo jest ten sam boss, tylko że według storyline'a się okazuje, że całą robotę i trzeba ją poprawić, dobijając go ponownie. Tylko że oczywiście ten boss ma zamiast dwóch pasków zdrowia, nagle sobie wykreował zdrowia pasków bodajże 6. A na Season of Matcha nawet jest chyba 8 tych pasków, także całkiem fajnie jest. No, to by było na tyle. To do następnego. Dzięki za oglądanie, cześć.